Cześć, witam na kanale, z tej strony VoiceFilm, a to jest kolejne spotkanie z grą Cities Skylines. Moi drodzy, dzisiaj chciałbym zająć się jakimś tutaj obszarem w tym miejscu, a także chciałbym postawić jakoś tutaj aeroklub. Ale zanim aeroklub, to zajmiemy się najpierw tutaj tą częścią naszego miasta i zrobimy sobie taką, myślę, drogę tutaj. Możemy to połączyć jakoś z tym, tylko może ja bym to jakoś tam przedłużył. I teraz spróbujemy idealnie przy tym zrobić taką drogę. No właśnie. Ta droga mi trochę nie pasuje. Ona mogłaby być troszkę bliżej, więc może ja sobie troszkę bardziej tutaj wygnę. Coś takiego i to zmienimy jakoś tutaj bardziej. Może być. No i teraz to też troszkę tutaj przesuniemy. O, bardziej tak. Czy to będziemy łączyć? Może nie. Może nie będziemy tego łączyć tam, tylko podjedziemy sobie jakoś tutaj, żeby już, wiecie, nie robić dodatkowych skrzyżowań. No i tyle. Tak to będzie sobie tutaj wyglądało. No i pytanie brzmi, co dalej? No najlepiej tą pętlę byłoby chyba już wyburzyć stąd. Ale może z tym jeszcze trochę poczekamy. Zrobimy teraz jakąś drogę na przykład w tym miejscu. Taką niedochodzącą, w sensie niedochodzącą do głównej, tylko skręcającą tutaj. I możemy jeszcze pójść jakoś tak. Tylko czemu? Aha, mi się tu kratki nie porobiły. Musimy to sobie jeszcze przebudować wszystko. Bo mi się tu kratki nie porobiły wszędzie. Proszę bardzo, coś takiego. No i tak to mogłoby wyglądać. Okej, teraz co my tutaj będziemy chcieli, żeby wstawiać? Może na przykład wstawilibyśmy jakiś park. A czy są to jakieś parki, których my regularnie nie wstawiamy? To na przykład co tu mamy ciekawego? Bo taką wyspę rybacką to gdzieś tam sobie będziemy stawiać, jak będziemy się zajmować plażą. Może taki ogród botaniczny, o. To w sumie dość rzadko stawiam, a to by się tu nie zmieściło. No i idealnie, taki właśnie budynek. A za nim na przykład jakieś zwykłe bloki. Proszę tak, tak, tak i tak. Proszę się tutaj budować. Później, od tej strony też damy bloki. Proszę bardzo, no przy głównej ulicy ja bym raczej bloków nie chciał. Tu możemy dać jakieś takie na przykład, o, te budynki, no sklep po prostu. To tutaj jest trolejbus, aha, to jedzie ta linia, która jedzie tam od razu na lewo. A jak tam ta linia, która idzie dookoła? Aha, tu mamy 0 ludzi, no ale w sumie tu już jeszcze nie było żadnych budynków, więc to się zmieni dopiero. No właśnie, teraz co przy tej głównej drodze? Może w tym miejscu jakieś biura na przykład? Proszę bardzo, coś takiego. A na przykład tutaj jakieś sklepy? Niech będą, właśnie od tej strony jakieś sklepy przy tym wielkim hotelu, myślę, że się przydadzą. Więc niech tutaj ich będzie dosyć dużo, ale właśnie takich niższych, nie tych najwyższych. Tutaj też mogą być śmiało biura. No to jest ten, co jest ten hotel luksusowy, no właśnie, możemy go trochę tutaj, niech, że tak powiem, ceny potaniają, a możemy jakąś konferencję biznesową, niech tam sobie coś będzie, to zawsze będzie, wiecie, jakieś tam wzmocnienie tego naszego hotelu. No i dobrze, a czy my tu mamy w ogóle jakąś taką inwestycję, nie, budżet? Czy gdzieś tutaj coś jest o tych hotelach, jakie są tutaj przychody z tego hotelu? O! 8,11%, no to jest dosyć dużo. Pochodzi właśnie z moich dochodów, pochodzi z turystyki, bardzo fajnie. No ale to jest, wiecie, to jest jeszcze nie wszystko. No i teraz właśnie, moje pytanie, czy nie przeprowadzić jakiejś ulicy na przykład z trolejbusami przez środek dzielnicy, bo to też mogłoby być fajne i myślę, że tak moglibyśmy sobie zrobić, czyli bierzemy sobie taką ulicę i troszkę tu będzie przeróbek, ale tyle tylko o ile będą one. Ze względu na to, że będą jeździły po tej trasie trolejbus. Ja cały czas zapominam, że my to mamy teraz w tej kategorii. Ale taką zwykłą, wąską drogę może być w sumie ze ścieżkami rowerowymi, jak to już takie dodajemy. To niech będzie, a idź tam teraz tą ścieżkę najwyżej naprawimy. Może tu włączę ten tryb nieniszczenia. Aha, to nie wyszło. To weźmy jednak ten tryb niszczenia, tą ścieżkę wam zaraz oddam. Potem tutaj, tutaj i tutaj dochodzimy i będzie, no, tak, będzie dodatkowe połączenie. No i teraz musimy im tylko oddać te ścieżki. W związku z czym robimy to tak. Tą ścieżkę oddamy im jakoś tutaj. Proszę. A tę ścieżkę oddamy im tutaj. Tak jakoś na łuku. Tutaj się wykręcimy, tutaj się wykręcimy i będzie dobrze. No i pięknie. Dzięki temu mamy taki trolejbus, który może przejechać przez środek dzielnicy. Nie musi dojechać koniecznie naokoło. Chociaż naokoło też będzie linia, która będzie jechała. Natomiast z tą linią tu przez środek ja bym jeszcze trochę poczekał. Ze względu na to, że jeszcze zrobimy sobie najpierw tu już pełną zabudowę. Tutaj może co? No to jest niby blisko tego, więc może tutaj byśmy dali jakieś takie właśnie niższe zagęszczenie. Czy może już bloki?
No tak właśnie myślę. O tak, tu najlepiej chyba by były bloki. Chyba że postawilibyśmy coś z tych budynków tutaj takich śmiesznych, no właśnie. Charakterystyczne strefy mieszkalnej to nie. Obniżona galeria handlowa. O, tu by było coś, ponieważ im zależy na tych strefach, aha, biznesowych najbardziej. No dobra, ale tutaj myślę, że może być taka obniżona galeria handlowa, czy nie? No, mamy coś innego. Muzeum Sztuki, hala targowa przy deptaku. To lepiej chyba właśnie taka obniżona galeria handlowa. Ona tutaj fajnie wygląda przy tym ogrodzie botanicznym. Może być. I na przykład bliżej, w sensie tutaj, na tych pozostałych kratkach nie będą biura, skoro ten hotel tego potrzebuje. Proszę bardzo, takie biura tutaj chcemy jak najbardziej. Ta dzielnica jest tutaj wytyczona? Tak, ona jest wytyczona na całej tej. No, populacja jest, ale najwięcej jednak jest tych rejonów. No, handlowych. No i o to właśnie chodzi. I bardzo dobrze, niech to się tak buduje. A co byśmy tutaj porobili? No bo tu mamy niby jakieś takie krateczki, chociaż one są dosyć dziwne, więc może ja bym je wyłączył z jednej strony, może ja bym je wyłączył na tej drodze. Bo one w tym miejscu są raczej zbędne. I teraz co byśmy tutaj zrobili? Trzeba przejść do tych trolejbusowych. I to jest taka ze ścieżkami rowerowymi, nie? No to te ścieżki rowerowe najlepiej byłoby zostawić, tylko teraz trzeba odpowiednio wybrać. Tak, chcę tylko kartki po tamtej stronie. Na całej długości, czyli tutaj również i tutaj też. I nie chciałbym jeszcze kratek przy tej drodze od tej strony. O właśnie, coś takiego. No dobra, a tutaj co? No chcę kratki z tej strony, no to się zgadza. Nie wiem, dalej te kratki wyszły dziwne jakieś. Pokażcie jeszcze raz. Moment, weźmy tutaj kratki z dwóch stron, wyłączmy. One się tak jakby nie wyłączyły z tej strony. Chwila, wiecie co? Zrobimy to sobie na nowo. Ja wiem, że to jest dosyć z tego, ale o Jezus, nie tak. Dobra, zaraz to naprawimy. To mi najpierw zależy, żeby to było z tym połączone. Czemu to się tak dziwnie tutaj robi? A że ta strona i tak dostaje te kratki? No tak nie miało to wyglądać. Dobra, zaraz to najpierw jeszcze naprawię. A teraz bym tylko poprawił to. To ma być jednokierunkowa jednak, a nie jakieś takie dziwactwo. Do tej zakładki znowu idziemy i teraz bierzemy sobie tutaj, o, taką trakcję trolejbusową. Świetnie. No i teraz to będzie jakoś lepiej działało i wyglądało. I możemy sobie tutaj jeszcze wziąć takie rurki. Niech będzie. Na razie jakoś tutaj je przeprowadzimy i tyle. Nie będziemy się super bardzo tym przejmować. No i teraz tak. Co my tutaj zrobimy w tej strefie? No ja proponuję jakieś może biura. No w sumie biura byłyby fajnym pomysłem tutaj. Już obojętnie jak one się tam wybudują, ale myślę, że właśnie no wiecie, więcej kratek biznesowych. Tylko pytanie brzmi, no właśnie, czy on te kratki biznesowe, tak jakby wiecie, weźmie tutaj. Że tutaj też one są, nie? No tu może być to już dosyć daleko. No ale jakiś teraz transport publiczny zrobimy, więc bez przesady. Nie będą mieli nas tu narzekać. To tu wjeżdża, wow, ale zawalony, no. Coraz więcej ludzi widzę w tej. A jak tutaj sprawy się mają? Zadowolenie 72%, no najwięcej widzę jest puls strefy mieszkalnej. No tak, ale w tej dzielnicy mamy dużo jakichś tutaj wyjątkowych budynków. W ogóle ci nie mają wody. Świetnie, to jeszcze zrobimy wam taką rurę tutaj. I co jeszcze ciekawego? Powiedzcie mi, premia zawartości gruntu, całkowita liczba mieszkańców 824, liczba turystów 33 na tydzień. No może nie jest jakieś super dużo, ale spacerują tędy, więc nie jest źle. Tu ich masa czeka, widzicie, do odjazdu. I bardzo dobrze, że mają taki dobry transport publiczny, bo na tym mi bardzo zależy. Okej, i teraz co będziemy robić dalej? Ja myślę, że w tej okolicy to mogłoby być jakiś taki, nie wiem, park. Niby park mamy tutaj, ale może to niech nie będzie taki, wiecie, park wytyczany, tylko niech to będzie jakiś po prostu taki park, wiecie, taki bardziej dziki, o, tak to określę. Tutaj na przykład taką ścieżkę zrobimy, żeby już, wiecie, nie wytyczać tutaj kolejnego parku bez sensu, żeby nie robić z tego jakiegoś nie wiadomo czego, bo to tutaj nie jest potrzebne, to żeby po prostu taki park taki zwykły. Jakimiś paroma ścieżkami, potem jakieś drzewka tu posadzimy i tyle. Tu możemy jeszcze przejść na przykład z czymś takim, żeby tych drzewek nie uszkodzić i potem jeszcze jakoś na przykład tutaj podejść. Okej, i jeszcze z czymś takim na przykład w to miejsce, proszę bardzo. I teraz dopiero możemy sobie podosadzać jakieś drzewa. Tylko może te bardziej zielone, no dobra, niech będą. Do jednak drzewa powinny być zielone, a nie jakieś takie dziwaczne, więc wsadzamy tutaj troszkę takich zielonych drzewek.
Te też bym troszkę ich posadził, żeby wiecie, jednak była jakaś spójność tutaj zachowana. Więc posadźmy jeszcze coś takiego, coś takiego, coś takiego. Potem na przykład ten rodzaj sobie skopiujemy, posadzimy jeszcze go tutaj, potem jakoś tu pomiędzy, potem tutaj i tutaj. No i jeszcze taki rodzaj sobie też skopiujemy, posadzimy jakoś tutaj, tutaj, no i może jeszcze tu i tu. I tutaj na przykład jakieś takie cztery drzewka. Dobra. Myślę, że coś takiego byłoby właśnie całkiem fajne. I teraz jakieś krzeczki oczywiście na ozdobę, wiadomo. I tutaj nie będę robić im jakichś ławeczek, jakiejś takiej, wiecie, małej architektury, bo to ma być taki park, wiecie, właśnie, żeby sobie zrobić, nie wiem, piknik na trawie, coś takiego. No tutaj będzie dosyć ciasno, żeby sobie zrobić piknik, ale gdzieś tam dadzą radę, myślę. Więc tak sobie tutaj trochę krzaczków posadzimy. I tyle. Też tak nie za dużo, ale żeby jednak troszkę ich było. Tutaj jeszcze jakiś jeden tutaj, potem tutaj i na przykład tutaj niech będzie. No i właśnie taki całkiem fajny park tutaj powstał. Okej. Ten teren będziemy gospodarować, on pewnie się docelowo zmieni. Pewnie tych dwóch gwiazdów nie będzie, więc ja sobie go jeszcze zostawię w ten sposób. No i tak naprawdę tą część mamy zakończoną. No tak, tą część mamy praktycznie zakończoną, jeszcze tutaj by się coś przydało. Ale w tym miejscu to myślę właśnie, że jakieś takie, może bloki w sumie. Niech będą bloki w tej okolicy, proszę bardzo. Tak to ma wyglądać. No i teraz ja bym sobie dopiero przeszedł jakoś w okolice tego planowanego aeroklubu. On jest tutaj. I jego postawić musimy jakoś, no najlepiej gdzieś w tej okolicy. Więc taką drogę, czy z trolejbusami, no ja myślę, że to fajnie by było, żeby trolejbusy gdzieś dojeżdżały. W związku z czym taką drogę zrobimy sobie jakoś tutaj, tylko fajnie by było jakoś równolegle. Więc może na ten moment, ja sobie włączę z powrotem przyciąganie. To na razie zrobimy tak, chociaż to wiadomo, że tak nie będzie szło, bo potem będzie musiało bardziej odbić, ale nieważne. Coś takiego, no i teraz jakąś taką drogę byśmy zrobili tutaj, nie? Taką i taką na przykład. No i teraz ten aeroklub byśmy jakoś tutaj wstawili. No tak, ale ja myślę, że dalej. Aha, tu nie ma kratek, świetnie, bo tu oczywiście są te... Źle to jest ustawione, dobra, zróbmy to tak, jeszcze raz. Te wszystkie kratki tutaj ja wytyczę w tym miejscu też, tutaj zresztą też. Ale tak będzie potem ta droga szersza, na razie ona jest taka tymczasowa. No i co, ten aeroklub tutaj, żeby było troszkę miejsca? No myślę, że tyle miejsca na spokojnie wystarczy. No i właśnie w tym miejscu taki aeroklub może być. W okolicy niczego nie ma, wiadomo, drzewka tutaj będzie trzeba jeszcze wyciąć, żeby oni tu mieli spokojne lądowanie i startowanie. No i tak to sobie zostawimy po prostu. Tę drogę w sumie możemy od razu połączyć. Skoro tu już taką mamy, to podłączmy ją sobie w ten sposób. No i teraz jeszcze bym tą drogę jakoś tutaj sobie przerobił, wiadomo, na taką trolejbusową. No z takimi, o proszę bardzo. Z taką ścieżką, z taką tutaj ścieżką rowerową. Tu jeszcze pewnie będzie jakiś zakręt, dlatego ja tego to sobie może na razie wyburzę po prostu. I tym się będziemy zajmować później, ale ten aeroklub już tutaj będzie. I teraz musimy sobie zrobić taką tutaj linię i coś takiego. Może żeby też bardziej przyciągnąć tych turystów tutaj, to może postawilibyśmy jakiś uniwersytet na przykład. Żeby wiecie, trochę bardziej ich tutaj przyciągnąć na przykład, to możemy taki budynek jakiś tutaj postawić i niech on na przykład sobie stoi jakoś w tym miejscu. Żeby, wiecie, może nie tyle przyciągnąć turystów, bo uniwersytet raczej nie przyciągnie turystów, ale przyciągnie on nam, wiecie, studentów, którzy mogą mieć ciekawe pomysły i potem te ciekawe pomysły mogą być dla tych tutaj różnych biznesmenów potrzebne, nie? Więc no, to tak sobie zrobimy. A tutaj jeszcze wyburzymy sobie te wszystkie drzewa, więc to może ja to inaczej zrobię. Zaznaczę to sobie po prostu tak i tych drzew się pozbędę ze względu na to, że tu będzie lądować. No i tutaj też by trzeba było się troszkę drzew jednak pozbyć, niestety. Więc ta okolica musi być w ogóle wolna od drzew. Tutaj jeszcze też, czekajcie, żeby za dużo nie zaznaczyć, tak. Tak to robimy. No w okolicy tego pasa najlepiej też, żeby nie było drzew, więc może ja to jednak inaczej zaznaczę. Powierzchnie, węzły, odcinki drzewa. Nie, może nie tych drzew, nie chciał się aż tak dużo pozbywać, wiecie, doczekajcie, inaczej to zróbmy. Zaznaczmy sobie coś odtąd, ale czemu to się tak krzywo zaznacza? Ja bym chciał to jakoś tutaj zaznaczyć, ale to chyba tak nie wyjdzie, a z tej strony... Dobra, na pewno te drzewka sobie wyburzymy w tym miejscu i jeszcze potem jakoś taki pas tutaj do drzewek, okej. Okay. Reszta może zostać, no ale te bym prosił, żeby jednak ich tutaj nie było. No i pięknie, teraz sobie może tu jakoś wystartować. No i teraz tak, co my zrobimy z tymi trolejbusami? No bo ja tutaj przewiduję jakąś linię i w sumie ona teoretycznie mogłaby potem pojechać jakoś tutaj, tylko my tutaj jeszcze nie mamy zagospodarowanego obszaru. No ale ja myślę, że na końcu tego to powstało jakieś rondo, a tu już by było jakieś zejście na plażę tylko.
Więc tutaj myślę, że już by był najwyższy czas na takie rondo po prostu, które by, wiecie, kończyło to wszystko. Nawet nie aż takie szerokie, myślę 24 by wystarczyło tutaj. I tak ma tylko trolejbus sobie zawrócić, tu raczej mało kto będzie dojeżdżał. No oczywiście wiadomo, jakiś parking też zrobimy przed tą plażą, ale to później. Na ten moment tylko taką nawrotkę. No i teraz będzie można jakąś linię tu już stworzyć, taką planowaną. Czy my znowu jedziemy stąd? Najlepiej byłoby gdzieś pojechać stąd, ale na razie tutaj nie mamy żadnej pętli jeszcze. Więc na razie pojedziemy sobie, no skąd? Zawrócimy jakoś po prostu chyba na tej pętli i tyle. Potem wiadomo, te linie i tak będą miały zmienione przebiegi, więc z tym się na razie nie sugerujemy. I w ogóle, no to ta linia będzie miała już dodatkowe przystanki jakoś tutaj, żeby też mogła zbierać tych ludzi. Tutaj na przykład koło tego parku jakoś, proszę bardzo. No i później zakręcamy tutaj, ale nie w ten sposób. Tutaj przystaneczek, potem tutaj przystaneczek, później jakiś tutaj na przykład. Potem jeszcze coś tutaj, no i potem zawrotka na tym rondzie. Tu będzie, o proszę bardzo, coś takiego właśnie. No i wracamy sobie tutaj, tutaj przystanaczek dajemy, potem dajemy go jakoś w tym miejscu. Później za wyjazdem tutaj, potem jakoś tu, później w tym miejscu i potem jest pętla. Teraz tą białą linię sobie tutaj troszkę przeciągniemy, w sensie żeby ona stawała tutaj na większej liczbie przystanków. Proszę bardzo, tutaj i potem gdzie jeszcze masz stawać? Tutaj na przykład, proszę. Okej, okay, i wtedy te przystanki są obsługiwane wspólnie. Czy tu dokładamy przystanek? No teoretycznie możemy, chociaż w sumie one są tak ułożone, żebym tutaj może nie dokładał żadnego. Niech to sobie tak zostanie i tyle. Będzie taka dodatkowa linia. Oczywiście jej zaraz zmienimy kolor. I ona będzie miała 32 numer, tak? I to będzie może jakiś taki inny. Niech to może jeżdżą takie Ursusy, o, nietypowo przegubowce, niech śmigają, nie 4, tylko myślę, że za 2 by wystarczyły, nawet nie 3. I tutaj już, proszę bardzo, taki pierwszy Ursus wyjechał, no. Więc będzie taki trochę inny model. On tu widzę, aha, no tak, on na wprost jedzie, bo potem będzie sobie tamtędy przejeżdżał. No i to też będzie linia, która nie będzie obsługiwała, wiecie, tego całego tutaj rejonu, tej strefy dla pieszych, tylko właśnie będzie jeździła poza nią. O, te trolejbusy widzę, już zjeżdżają, no i bardzo dobrze. Ok, więc tak to może sobie działać, natomiast ja bym jeszcze chciał tutaj, chciałbym tutaj jakąś linię autobusową też, z tych pospiesznych jednak coś przeciągnąć tutaj, więc może jednak nie wszystkie linie pojechałyby tam. Może taka linia w sumie z lotniska, jaka to jest ta z lotniska, musimy teraz zobaczyć, co tutaj dojeżdża z lotniską i pokażcie, to jest tutaj, tak? Co tu jedzie? Ty jesteś E1, ty nie jesteś. Ty, ja szukam tego, co tutaj jedzie. O, chyba tutaj jest E11. Okej, to tą linię. Ona jest jakiego kolorku? To jest ten taki ciemny, nie wiem, to jest w sumie jaki. Jaki tu jest kolorek tej linii, niby biały? To jest ta biała, tak, to ona jest całkowicie biała, w związku z czym tą białą linię przekierujemy sobie właśnie jakoś tutaj. Czy ja ją teraz złapię dobrze? No myślę, że ją jakoś tu się uda może złapać, co? Tu jest to, ten przystanek skasujemy, tutaj nie będziesz obowiązywało. Tutaj będzie trzeba pewnie wszystkie pokasować, co? No właśnie. O dobra, teraz są białe, tak. I teraz, z którym ja linią tego nie dodałem? Czekajcie, pokasujemy to jakoś w ten sposób i teraz dopiero ja sobie tym linią wszystko to pododaję, czyli raz. Teraz weź to tu pododawaj, dwa. Dobra. To jest problematyczne, bo ja tutaj więcej tych linii nie mam. A jedzie jakoś tu dziwnie. O, tu mamy coś, dobra. To i możemy dodać przystanek tutaj, proszę bardzo. I potem przy wyjeździe będziesz stawać jeszcze w tym miejscu, tak. Okej. Okay. I jeszcze tutaj tej, której teraz? Tej, nie tej, chyba tej. Czekajcie, ona obsługuje te przystanki, czy nie? Tak, ty obsługujesz. Ty obsługujesz w jedną stronę? A z drugą też musisz. Pokaż się, obsługuj to. A te? To obsługujesz w tę stronę. A nie tak. Wtedy nie tak chcemy. Chcemy to zrobić wtedy w ten sposób. Ty obsługujesz, to może jakąś inną się uda złapać gdzieś. Wiecie co, czekajcie. Może ja tu mi się uda jakoś przystanki dodać. Teraz co będzie? Ta obsługuje, ta nie obsługuje. Okej, okay, tak to chcemy. Teraz każda z nich obsługuje oba przystanki. Ty obsługujesz oba, ty obsługujesz oba i ty obsługujesz oba. Świetnie. Natomiast ta niebieska linia, bo ona najpewniej teraz uległa jakiemuś dziwnemu skróceniu tutaj, nie? Znaczy, to jest biała linia, przepraszam. No właśnie, ta biała jedzie jakoś dziwacznie tutaj, ona, chwila, która to jest? To jest ta, nie? Bo one się tu pokrywają kolorami, tak nie może być. Tutaj jakaś, ta się właśnie chyba pokrywa z tą. Dajmy jej jakiś taki, nie wiem, może czarny kolor, wtedy będzie lepiej widać, która to jest ta moja linia.
A ta moja linia ma by być koloru białego. Gdzie ona teraz jest? Aha, ona tutaj tylko dojeżdża. No nie, nie będziesz dojeżdżała tylko tutaj, nie przejmuj się. Będziesz jechała jakoś sobie, no nie wiem, tu będzie pierwszy przystanek jakoś po wjeździe, czy nawet przez ten parking jakoś przejedziemy, nie. Może przez parking nie, będziesz miała przystanki jakoś w tym miejscu. Czy będziesz od razu zawracała? Na ten moment myślę, że tak. Na ten moment sobie wyjdziesz jakoś tutaj, będziesz od razu zawracała. Chociaż fajnie by było, żeby pojechać pod to. W sumie inaczej. Pojedziemy jeszcze sobie pod ten hotel. I tutaj pojedziemy dwukierunkowo. Tak, a potem sobie jakoś zawrócisz potem. Tylko ten biały kolor jest teraz zły dla tej linii za to. Więc musimy sobie nadać jakiś inny. Niech ona będzie na przykład czerwona. A ta też musi mieć zmienione, niech będzie na przykład żółta, proszę bardzo. I wtedy wszystkie kolory będą się wyróżniały. I nie będzie problemu. Jak te uczestnicy sobie radzą? 14 osób gdzie jeździ. No całkiem, całkiem. Tu jakieś 20 czeka, więc może być. A ten gdzie jedzie? Aha, on do zajezdni wraca, widzę. Co on tam robił, to mnie nie pytajcie. No i okej, mamy taki aeroklub. Czy tutaj coś będziemy jeszcze dzisiaj stawiać? No w sumie tutaj będą pewnie, nie wiem, jakieś w sumie apartamenty mogłyby być z widokiem na plażę. Ale to jeszcze myślę, jakąś drogę sobie zrobimy bardziej tyłem, a nie taką główną. Ale myślę, że nad tym to już będziemy myśleć w kolejnych odcinkach. Za dzisiejszy bardzo serdecznie Wam dziękuję. No i co, uzupełniliśmy sobie tę tutaj część. Ona całkiem nawet fajnie wygląda, zielono, ale też tam gdzie trzeba, wiecie, jest... tam gdzie trzeba jest... betonoza. Natomiast w kolejnym zajmiemy się jakoś tutaj tym obszarem. Też tutaj troszkę pójdziemy może na tą część. No bo tutaj wiecie, tą stricte, tą częścią bardziej nad plażową to będę się zajmować, jak będę robić plażę. No a to wydarzy się za parę odcinków. Za dzisiejsze Wam bardzo serdecznie dziękuję, do zobaczenia, cześć i pa pa!